Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nabyło od miasta Pruszkowa sieć wodno-kanalizacyjną. To uporządkowanie stanu faktycznego, bowiem od lat zajmują się nią właśnie miejskie wodociągi, które stały się właścicielem sieci. Do miejskiej kasy trafi około 44 milionów złotych. Przy okazji podpisywania umowy przedstawiciele MPWiK streścili zebranym swoje plany inwestycyjne. Jedna z najistotniejszych inwestycji dotyczących Pruszkowa to budowa drugiej linii zasilania wodą z Warszawy. Mamy jedną nitkę, która to magistrala ciągnie się przez Aleje Jerozolimskie. Czynimy starania i wszczęliśmy już inwestycje z fazy piątej. Ona jest rozpoczęta, dotycząca tego, abyście Państwo w Pruszkowie mieli drugą linię, drugą nogę zasilania wody z Warszawy. Trzeba pamiętać, że te procesy dotyczące inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzują się dość długimi terminami. Jak informują przedstawiciele spółki, budowa drugiej nitki potrwa do 2021 roku. W 2018 roku rozpoczną się prace projektowe. To w sumie kilka etapów inwestycyjnych o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Część z tych zadań zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ponadto podczas spotkania przedstawiciele spółki zapewnili o wysokiej jakości dostarczanej wody i zachęcali do picia wody z kranu. Chcielibyśmy Was tutaj w pełni zasilać wodą warszawską, bo ona rzeczywiście, proszę Państwa, jest jedną z najlepszych w Europie. My mamy potwierdzone badania. Włożyliśmy ogromne pieniądze w układy technologiczne i tak naprawdę wszystkie dwa zakłady w zasadzie, Pruszków Północny i Zakład Centralny oraz stacje, które wchodzą w skład tego zakładu centralnego, czyli stacja na Pradze i stacja na Koszykach, to są już światowej klasy zakłady. Nie ma się czego wstydzić, to jest XXI wiek. W najbliższych latach odbędą się kolejne modernizacje. Jak zapowiadają przedstawiciele MPWiK, zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi całkowitą rezygnację z chlorowania wody.